jak nie siedzę nad grą przez dłuższy czas, bo sobie mówię nie, dosyć, to nagle nie wiem, którego dnia się budzę z trzęsącymi rękami i okazuje się, że te trzęsące ręce to tak naprawdę klepią w klawiaturę jakiś kod. Moim zdaniem dobry scenariusz to podstawa. O ile nie chce się zrobić stuprocentowej gry akcji, w której historii po prostu nie ma, to według mnie zawsze warto dodać coś ciekawego, emocjonującego. Ja staram się ze scenariusza robić nie tylko cel sam w sobie, ale też narzędzie do jego osiągnięcia. Więc dzisiaj scenariusz. Opowiem o nim ja, ale również Tomek Grochowiak z niezależnego studia Moa Cube, którego gra Cinders zarobiła ponad 500 000 złotych. Pamiętacie tę ekipę, co zrobiła te fajne gierki? To my w zasadzie teraz mamy własne indie studio. Napiszcie o nas, bo będziemy gwiazdami. W dużych produkcjach są scenarzyści, reżyserzy, producenci, dyrektorzy artystyczni itd., itd. W małym gronie, na przykład w takim jak nasz dwuosobowy zespół Epic Hamstera, trzeba nauczyć się robić różne rzeczy. Nikt inny przecież tego za nas nie zrobi, więc po prostu nie ma wyjścia. W przypadku gry Sage, którą niedługo wydajemy, mój scenariusz był podstawą, od której mieliśmy wyjść. Od początku wiedzieliśmy, że tak będzie, bo po prostu forma gry, jaką obraliśmy, to wymusiła. Bez historii i tysięcy znaków wklepanych w scenariuszu, tej gry po prostu by nie było. Na samym początku musiałem znaleźć narzędzie do opisania historii w nieco inny sposób niż w przypadku scenopisarstwa dla telewizji czy kina. Dialogi budujące Sage nie są przecież liniowe i są powiązane ze sobą, często w wielu czasowo oddalonych od siebie miejscach. Zacząłem więc od znalezienia pomocnych narzędzi. W moim przypadku był to program Chat Mapper do tworzenia nieliniowych dialogów w grach. Okazało się, że jest bardzo przydatny i wygodny, więc mogę go Wam polecić z czystym sumieniem. Z większą bazą tekstu zaczyna zwalniać, ale do mniejszych projektów lub gdy podzielicie sobie projekt na mniejsze fragmenty, jest bardzo, bardzo dobry. Niezbyt drogi, a ultra prosty w użyciu, co ważne na początku. Oczywiście to tylko jedno z narzędzi. Równie dobrze można wykorzystać zupełnie inne, albo nawet stworzyć swoje. Ja mam trochę taką zasadę, że zwłaszcza właśnie jak już mamy to indie studio, że trochę projekty należy robić pod ludzi i to co twoich ludzi, tak, i to jakie oni mają umiejętności. Jeżeli masz dwójkę utalentowanych pisarzy, którzy potrafią pisać fajne postacie, to wymyśl grę, w której lśnią najbardziej postacie, tak? Jeżeli masz kogoś, kto bardzo ładnie rysuje takie 2D ilustracje, to nie każ mu robić, nie wymyślaj gry 3D, zrób ilustrowaną grę 2D w tym stylu, tak? Zrobiliśmy grę pod Gracjanę tak naprawdę. Jeżeli ja, powiedzmy, lubi robić ładne efekty wizualne, takie miękkie interfejsy i inne takie rzeczy i planować właśnie jakieś takie rozgałęzienia, wybory mechaniki, to pójdźmy w to. I po prostu, wiesz, ja pracowałem pod jakby swoje siły, tak? I swoje słabości, tak jak rozumiem, ty po prostu pracujesz pod swoje, tak. I to zawsze się sprawdza najlepiej, tak? To nie jest tak, że jest jedna uniwersalna metoda. Każda metoda, która dla ciebie działa, jest najlepszą metodą. Ja osobiście lubię zmieniać scenariusz w nie tylko efekt mojej pracy, ale i narzędzie do jej usprawnienia. Oprócz spisywania dialogów, planowania fabuły, zagadek i tym podobnych, ja dodaję sobie do scenariusza plan pracy, opis lokacji, rozgrywki, klimatu itd. Staram się zawrzeć w nim potrzebne lub po prostu pomocne elementy, następne kroki i tym podobne rzeczy związane z produkcją. Można to robić w innym pliku, ale ja lubię mieć wszystko skondensowane w jednym miejscu i uporządkowane. Po pierwsze, by wszystko mieć pod ręką, a po drugie dlatego, że w czasie pisania scenariusza zawsze przychodzą mi do głowy setki pomysłów. Część z nich oczywiście odrzucam od razu, ale część wpisuję w notatkach dodanych do danych fragmentów, przypisach i tak dalej. Wszystko po to, by żaden dobry pomysł nie umknął, bo później mogę go sobie po prostu nie przypomnieć. Oczywiście z kreatywnością trzeba trochę uważać, by nie próbować zrobić więcej niż jest się w stanie. W poprzednim odcinku mówiłem, jak istotne jest mierzenie sił na zamiary. Ja w czasie pisania scenariusza, opowiadania czy książki zawsze daję się ponieść fantazji, bo to jest bardzo przyjemne, ale pomysły z działki do zrealizowania trzymam trochę na wodzy, żeby wizja mnie nie przerosła. Oprócz tego, pisząc, zawsze włączam sobie dobrą, pasującą do klimatu historii muzykę. Myślę o ludziach, a nie przedmiotach i staram się pamiętać, że to wymaga czasu.
końcu, gdy piszę, to nie tylko robię coś kreatywnego, ale jeszcze robię to zupełnie inaczej niż inni. Muszę wyrobić sobie własny styl i atmosferę pracy. Polecam zrobić to samo, sprawdzając po prostu metodą prób i błędów, co wam pasuje, a co nie. Ja zawsze mówię, że gry indie powinny być personalne, tak? One powinny być bardzo osobiste, ale właśnie czasem nie chodzi mi tylko, że mają być osobiste, w sensie, że masz mówić o tym, że nie wiem, że tata cię nie przytulał, chociaż oczywiście jeśli jakby chcesz, to jak najbardziej, ale właśnie, że osobiste pod każdym względem, w sensie nawet programujesz je po swojemu, bo to się wyjdzie najlepiej. W tym tygodniu to wszystko. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka mojej serii, w którym swoich rad udzielał pan Maciej Miąsik, współtwórca gry BeatCop i legenda rynku indie w Polsce, to zapraszam serdecznie. A po tym odcinku obejrzyjcie koniecznie jeszcze moją pełną rozmowę z Tomkiem Grochowiakiem ze studia indie Moa Cube, który opowiada o swoim podejściu do projektowania gry. Za tydzień wracamy do tematu i zajmiemy się programowaniem. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!